Szanowni Państwo, chcieliśmy dzisiaj razem z Polskim Stronnictwem Ludowym zaprezentować projekt ustawy. Chcielibyśmy, aby po latach sprawiedliwości stało się zadość. Wielokrotnie i Polskie Stronnictwo Ludowe, i Sojusz Lewicy Demokratycznej domagał się, aby sprawa dotycząca niesprawiedliwych procesów, niesprawiedliwych aresztowań, działania władzy w okresie dwudziestolecia międzywojennego przeciwko oponentom politycznym zostały zrehabilitowane, wyjaśnione, ale przede wszystkim wyroki cofnięte. Pamiętamy tamte wydarzenia, te aresztowania, bezpodstawne aresztowania, kiedy do parlamentarzystów, poszczególnych parlamentarzystów, do drzwi zapukała władza i na podstawie spreparowanych, jedni mówią, inni mówią, nieważnych, bezprawnych nakazów aresztowań, aresztowano działaczy ruchu lewicowego, ruchu ludowego. Aresztowano ich w najcięższym więzieniu, odosobniono od rodziny, odosobniono od przyjaciół. Były tak zwane pokazowe procesy. Traktowano ich niegodnie. To wtedy odległe od siebie ruchy polityczne, ruch ludowy, ruch lewicowy, połączył siłę tak, aby stawiać czoła niesprawiedliwości, ale stawiać czoła też bardzo niebezpiecznej tendencji. Tendencji zamykania ust opozycji, niszczenia demokracji i budowy państwa autorytarnego. Dzisiaj, po latach, chcielibyśmy po raz kolejny podjąć próbę złożenia ustawy i zakończenia tej bardzo haniebnej części naszej historii. I nie może być tak, jak słyszę w niektórych komentarzach, że na naszą historię możemy patrzeć wyrywkowo albo tylko jednym okiem, że jedne środowisko polityczne w tym parlamencie, dzisiejszym parlamencie, ma monopol na historię i na wiedzę, ale również na prawdę. Uważamy, że zadośćuczynienie, że sprawiedliwość jest zawarta właśnie w tym projekcie ustawy. Osobą, która będzie prezentowała projekt ustawy w parlamencie, jest poseł Leszek Aleksandrzak. Ja tylko dodam do tego, zgadzając się z tym, co mówił pan przewodniczący Napieralski, że no, trudna, złożona historia Rzeczypospolitej powoduje to, że nie wszystkie krzywdy historyczne możemy dziś wynagrodzić na koszt obecnego pokolenia Polaków, ale są takie sprawy, gdzie pamięć naszych przodków zmusza nas dzisiaj do takiego działania, bo byli to twórcy nie tylko polskiego państwa po długim okresie rozbiorów, byli twórcy w jakimś sensie narodu również. Natomiast walki, spory powodowały to, co stało się, jak się stało. Dodam do tego, że Polskie Stronnictwo Ludowe, niezależnie od tego, tej projektu ustawy, złożyło również wniosek do pana prezydenta o zwrócenie insygniów Orderu Orła Białego Wincentemu Witosowi, które zostały zabrane w czasie przeszukania i mimo dekretu przywracającego mu te godności nigdy rodzinie nie zostały zwrócone, więc to jest jakiś cykl działań, które od wielu lat próbujemy prowadzić i myślę, że wspólnie uda nam się doprowadzić do finału. Dziękuję. I zwracamy się do wszystkich sił politycznych. Tak jak w wielu momentach na sali sejmowej, kiedy rozmawiamy o historii, dochodzi do porozumienia i do przyjmowania uchwał milcząco, ale z pełnym poparciem. Tak wierzymy głęboko, że ta sprawa, sprawa dotycząca, tak jak powiedział pan przewodniczący Żelichowski, ojców narodu polskiego, bo to ludzie, którzy walczyli o niepodległość i budowali zręby niepodległości po roku 1918, że ta sprawa połączy wszystkich parlamentarzystów i jednogłośnie tę ustawę przyjmiemy.